No dobrze, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że się dobrze miewacie. Styczeń, pogoda za oknem po prostu wieje, zimno, mokro, burza, więc akurat pogoda nas nastraja do studiowania Pisma Świętego, żeby siedzieć w domu. No to słuchajcie, to co? To miejcie przed sobą Pismo Święte, najlepiej. I idziemy dalej z naszymi wykładami, ok? Dobrze, to drodzy, słuchajcie, to tak, myśmy ostatnio skończyli na, jesteśmy w Księdze Wyjścia jeszcze, dzisiaj już mamy plan, żeby przejść dalej, no bo muszę przyspieszać, żeby omówić kolejne jeszcze księgi. No więc byli, ostatnio mówiliśmy z tego, co pamiętam, o Dekalogu i żeśmy sobie ten temat już zamknęli. Czyli pamiętacie, jesteśmy w temacie przymierza, jesteśmy w temacie cały czas, kiedy Izrael właśnie jest pod górą Synaj i jakby pertraktuje ze swoim suwerenem, czyli z samym Bogiem, na temat właśnie zawarcia przymierza. Może nie pertraktuje, ale właśnie otrzymuje jakby dar przymierza, otrzymuje od Boga na Synaju dar przymierza. Przypomnę wam tylko strukturę tej części, w której teraz jesteśmy. Sekundkę tu otworzę. Dobra. Udostępnię ekran, tak żebyście widzieli, że gdzie jesteśmy. Przypomnienie takie króciutkie. Myślę, że teraz widać, tak? Widać slajd. Więc przypominam, jesteśmy w drugiej części Księgi Wyjścia dotyczącej przymierza. No i tutaj mamy rozpisane te pierwsze cztery części. Te pierwsze cztery części. Właśnie, czyli tak naprawdę rozdziały wyjścia 19 do 24. Mówiliśmy sobie, że ta część dotyczy właśnie zawarcia przymierza. No i tu mamy rozpisane na te cztery elementy. Teofania Synajska, 19 rozdział, 20 rozdział Dekalog, na czym żeśmy ostatnio skończyli. 25, no i teraz później będzie kodeks przymierza i samo zawarcie przymierza. Więc tu jesteśmy. Także jesteśmy w tej części, te cztery pierwsze elementy, to jest ta część właśnie dotycząca zawarcia przymierza, tak? Izrael zawiera z Panem Bogiem przymierze. No i kolejna część po Dekalogu. Mówiliśmy, że Dekalog jest zdecydowanie najważniejszym kodeksem prawnym, jedynym spisanym palcem Bożym, jedyny na początku się pojawia, jedyny, który ma swoją nazwę i tak dalej, i tak dalej. Po nim się pojawia tak zwany kodeks przymierza. Tutaj tylko bardzo krótko, jakby nie będę się na tym zatrzymywał, więcej jest w moim skrypcie, więcej jest w mojej książce, komentarzu do Księgi Wyjścia. Mianowicie kodeks przymierza, czyli następne trzy rozdziały. To są Księga Wyjścia, rozdziały 21 do 23. To jest zespół praw, to jest jeden w ogóle z najstarszych kodeksów w całym Pięcioksięgu. Oprócz Dekalogu, bo nie wiemy dokładnie, różne są rozbieżne datacje Dekalogu, kiedy Dekalog mógł powstać. No to też jest jednak kodeks prawny, czyli mały zbiór praw. No to uważa się generalnie, taka jest zgoda wśród badaczy, że właśnie następne, to co się pojawia po Dekalogu, czyli rozdziały 21 do 23 Księgi Wyjścia, te trzy rozdziały, 21 to w sumie cztery rozdziały. Nie, przepraszam, trzy, dobrze mówię. No to jest właśnie najstarszy zbiór praw, który jeszcze pokazuje życie Izraela na takim wczesnym etapie formowania się jego jako takiego młodego państwa. I co jest charakterystyczne dla tego kodeksu? Charakterystyczne są przede wszystkim dwie rzeczy. Połączenie prawa, można powiedzieć, zupełnie cywilnego z prawem bardzo religijnym. Jakby tutaj Izrael na tamtym etapie w ogóle nie widzi rozróżnienia. Pamiętajcie, że tutaj Tora pokazuje Izraela jako społeczność teokratyczną, teokracja, tak? Tutaj wpiszę wam ten termin, społeczność teokratyczna, tak? Teokratyczna, co to znaczy? Że Izrael właśnie, jakby, że panem Izraela jest Bóg i jakby w związku z tym, no nie ma takiego podziału, jak dzisiaj mamy we współczesnych społeczeństwach, na władzę cywilną i władzę, nie wiem, kościelną, na właśnie, prawda, to co się mówi od rewolucji francuskiej, ta idea rozdziału kościoła od państwa, tak? Mamy z jednej strony prawo cywilne, na przykład kodeks prawa cywilnego, to jest zupełnie co innego niż chociażby kodeks prawa kanonicznego, tak?
Więc mamy różne władze dotyczące właśnie sfery religijnej, sfery świeckiej i tak dalej. Państwo ma jakby aspekt, zresztą państwo generalnie jakby zamyka się w doczesności, ma zapewnić dobrobyt obywatelom, kościół jest otwarty na życie wieczne, ma zupełnie inną perspektywę, więc to jest naturalne, że mamy jakby podział władz, podział obowiązków, bardzo takie konkretne rozdzielenie pewnych funkcji pomiędzy właśnie wykonawców władzy świeckiej a władzę religijną. Natomiast na etapie, o którym mówimy, o którym opowiada Biblia, ona pokazuje, w ogóle pięcioksiąg generalnie pokazuje Izraela jako taką społeczność idealną. Będziemy taką społeczność wzorcową, będziemy o tym później mówić, jeszcze w Księdze Liczb to się bardzo wyraźnie pojawia. Właśnie ta społeczność teokratyczna, gdzie Bóg jest Panem, Izrael nie potrzebuje, Mojżesz jest tylko jego jakby, można powiedzieć, reprezentantem, pośrednikiem, nie stanowi odrębnej władzy. Pan Bóg jest królem, Pan Bóg jest, można powiedzieć, władcą Izraela. W związku z tym właśnie ten kodeks przymierza pokazuje to w ten sposób, że no, nie ma takiego podziału na, nie wiem, na przykład podam konkretnie, o co mi chodzi, nie ma podziału na prawa religijne i prawa zupełnie cywilne. Na przykład w tym kodeksie zupełnie obok prawa dotyczącego na przykład, co się stanie, jeżeli dwóch mężczyzn się bije i jeden na przykład zrani przy okazji kobietę, albo coś innego zrobi, jakie odszkodowanie musi zapłacić, co musi zrobić, albo kiedy na przykład jeden sąsiad zaora pole sąsiadowi, albo zabije jego woła, no to musi odpłacić, takie zupełnie cywilne rozstrzygnięcia, a za chwilę obok tego rozstrzygnięcia pojawia się rozstrzygnięcie religijne, na przykład o ofiarach dla Pana Boga, na przykład o szabacie, na przykład o właśnie jakimś święcie religijnym albo o kulcie, co trzeba składać w kulcie i tak dalej, nie? Więc pierwsza charakterystyka prawa, które zawarte jest w kodeksie przymierza, to jest właśnie jakby taki idealny obraz społeczności, gdzie człowiek jest jeden, jest nierozdzielny, człowiek jest niepodzielny i dlatego jakby ma jeden kodeks, jakby, który dotyczy wszystkich sfer jego życia. Tak? Wszystkich sfer jego życia. To jest taka pierwsza charakterystyka ciekawa tego kodeksu. Drugi taki element, na który najczęściej zwraca się uwagę przy okazji właśnie kodeksu przymierza, jest to, że tu się właśnie pojawia to prawo, które my najczęściej cytujemy i znamy ze Starego Testamentu, czyli tak zwane lex talionis. Lex talionis znane nam bardziej pod tym takim przysłowiowym określeniem oko za oko, ząb za ząb, tak? To się nazywa lex talionis. Czyli dosłownie prawo odwetu, to brzmi dość groźnie. No i rzeczywiście tutaj jedno takie malutkie sprostowanie, bo to prawo, najczęściej właśnie jak się cytuje Stary Testament, czy powołuje się na oko za oko, ząb za ząb, to najczęściej we współczesnym społeczeństwie ten cytat pojawia się wtedy, kiedy chcemy wskazać na brutalność starożytności, na brutalność starożytnego prawa, na takie okrucieństwo, że no, oko za oko, ząb za ząb, czyli że ktoś jest taki, można powiedzieć, mściwy, taki powoduje odwet, prawda, że odpłaca pięknym za nadobne. O, mamy takie przysłowie nawet w języku polskim, które mówi odpłaca pięknym za nadobne, czyli że próbuje, można powiedzieć, się zemścić czy ukarać, no i właśnie stosuje to prawo oko za oko, ząb za ząb. Tymczasem, i dlatego mówię tak o takim negatywnym podejściu, tymczasem pamiętajcie, że to prawo zupełnie odwrotnie niż my dzisiaj je postrzegamy, ono właśnie miało za zadanie i faktycznie to robiło, czyli regulowało tak zwaną nadmiarową jakąś zemstę, nadmiarowy odwet. Otóż pamiętajcie, że w społecznościach, i to nie tylko dotyczy starożytności, generalnie można powiedzieć jakoś w naturze człowieka, który jest no, czasem zły po prostu, czy źle postępuje, tak powiem, pojawia się jakaś chęć odpłacenia komuś, zwłaszcza jak ktoś został mocno skrzywdzony, to chętnie odpłaci komuś i to nie tylko, że tym samym, tylko często wielokrotnie bardziej. I w starożytności zdarzało się na przykład między plemionami, jak na przykład zabito członka jednego plemienia, to plemię nie mściło się, czy nie odpłacało się, nie wiem, chociażby równomiernie, tylko na przykład napadało na całe tamto plemię i zabijało wszystkich członków tamtego plemienia za śmierć jednego swojego, prawda, jakiegoś pobratymca. Więc często mściwość i odwet były wielokrotnie większe niż dokonana jakaś zła rzecz. O tym mówi też Księga Rodzaju, chociażby w tekście Lameka, nie? Że on się odpłaci siedmiokrotnie za siniec, że zabije, a za zabójstwo siedmiokrotnie się odpłaci i tak dalej, nie? Więc jakby do czego zmierzam? Że to prawo nie tyle było prawem, które
właśnie pozwalało na odwet, czy tak jak my dzisiaj interpretujemy, było prawem takim brutalnym, tylko raczej miało za zadanie powstrzymać i można powiedzieć wziąć w karby właśnie taką nadmierną mściwość, czy nadmierną chęć zemsty, odwetu, rozlew krwi, bo to często dotyczyło takich najważniejszych spraw. Bo od razu też muszę jedną rzecz dodać przy Lex Talionis, że wcale tego dokładnie, nawet jeżeli ktoś Lex Talionis, czyli to prawo, ono już regulowało pewne starożytne zachowania, to nawet ono i tak nie było przestrzegane. To znaczy w tym sensie, ja mówię o pozytywnym sensie, że nawet jeżeli powiedzmy prawo mówi oko za oko, ząb za ząb, czyli jak komuś się wybije zęba, no to trzeba, prawda, przeciwnikowi też wybić zęba, czy przynajmniej można maksymalnie to, co zrobić, to też wybić mu zęba, no to często tego w ogóle nie stosowano, tylko na przykład stosowano jakąś zamiennie, czyli na przykład, nie wiem, wynagrodzenie pieniężne na przykład za utratę jakiegoś zdrowia czy czegoś, więc to prawo z jednej strony regulowało nadmierną chęć jakiegoś odwetu, a z drugiej strony było prawem, które też nie było do końca wykonywane w tym sensie, że ludzie też łagodniej podchodzili do niektórych rzeczy, bo na przykład właśnie nie korzystali z tego, co tutaj jest powiedziane. Zresztą prawo Lex Talionis, to Lex Talionu, prawo Talionu, to się mówi, to pochodzi w ogóle, znaczy pochodzi, jest również zawarte w kodeksie Hammurabiego, tak? 18 dynastia starobabilońska, 18 wiek przed Chrystusem, mamy kodeks Hammurabiego, więc to jest znacznie starsze prawo. Ono w Biblii również tutaj się pojawia, natomiast jest to jakiś element takiego starożytnego rozstrzygnięcia, mającego za zadanie właśnie jakby troszkę skarcić, czy troszkę ograniczyć jakieś nadmierne chęci do odwetu, do odpłacania się. Dobrze, to jest takie parę uwag na temat Kodeksu Przymierza, rozdziały 21 do 23 i Księga Wyjścia, rozdział 24. Zamyka nam tę pierwszą część, czyli tę część dotyczącą zawarcia przymierza, już opisem jego zawarcia. Czyli podsumowując, jeżeli mamy sytuację taką, że najpierw Pan Bóg się objawia, teofania, składa swoje obietnice, prawda? Objawia się Izraelowi jako ten, który bardziej przychodzi, żeby coś dać, niż żeby ograniczyć. Wtedy następnie Pan Bóg mówi o swoich jakichś zobowiązaniach, które o swoich jakby wymaganiach, tak? Czyli właśnie dekalog i kodeks przymierza. To są wymagania ze strony Pana Boga. No i wtedy, kiedy kontrahenci, można powiedzieć, usłyszeli wszystkie elementy umowy, prawda, zgodzili się na nią, no to może dojść do zawarcia przymierza. Może dojść do zawarcia przymierza. I rzeczywiście 24 rozdział to jest piękny taki też opis zawarcia przymierza, który zwraca uwagę na takie dwa aspekty, dwa elementy samego tego rytu zawarcia przymierza. Pierwsza rzecz, złamanie takiego wielkiego tabu, czyli możliwość zbliżenia się do góry Synaj. Pamiętacie, wcześniej wspomniałem o tym chyba, że góra Synaj była oddzielona praktycznie. Izrael, chociaż obozował pod górą Synaj, to nie mógł absolutnie zbliżyć się do góry. Góra Synaj pełniła rolę tego, co później w świątyni będzie nazwane Kodesh Kodashim, czyli święte świętych, miejsce najświętsze, gdzie człowiek absolutnie nie może wejść. To jest miejsce teofanii, miejsce objawienia Boga. Na tym etapie, kiedy nie ma jeszcze świątyni, ona się tu pojawi w Księdze Wyjścia, ale na tym etapie, kiedy nie ma jeszcze świątyni, to właśnie Góra Synaj stanowi święte świętych. Stanowi to najświętsze miejsce, do którego może wejść tylko Mojżesz jako taki symboliczny arcykapłan, tak? Wiemy, że w Biblii tylko arcykapłan i tylko raz w roku w Jom Kippur mógł wejść do miejsca najświętszego. O ile Góra Synaj właśnie pełni rolę tego właśnie miejsca najświętszego, o tyle właśnie ten moment zawarcia przymierza, można powiedzieć, jest takim złamaniem tego tabu. To znaczy Izrael może podejść do góry, a cała reprezentacja Izraela, czyli Mojżesz, Aaron i 70 starszych, może w ogóle zbliżyć się do Pana Boga. I dochodzi tam do dwóch takich elementów zawarcia tego przymierza. Pierwszy to jest ofiara, czyli złożenie ofiary. A drugi element to jest rytualna uczta.
elementy są bardzo ważne. Nie wchodzę w szczegóły, bo to jest dużo ciekawych szczegółów w tym tekście, ale pierwszym jest oczywiście złożenie ofiary, drugim jest to, co na końcu jest powiedziane w 24, na końcu tej perykopy, 24 rozdział, mamy werset 11, który na końcu mówi, jeżeli macie ten tekst przed sobą, jest powiedziane, że właśnie, no zaraz do tego wrócę, Izrael, że ujrzeli Boga i potem jest powiedziane, potem jedli i pili. No i nam się może wydawać, że to jest takie zwyczajne, po prostu no, byli głodni, no to posilili się. Otóż nie, bo pamiętajcie, że klasycznym elementem w rycie zawarcia przymierza była uczta, dlatego że uczta z samej natury rzeczy, to mówią o tym antropolodzy, nie jest nigdy w żadnej religii, w żadnym jakimś społeczeństwie nie posiada tylko funkcji wspólne spożywanie posiłku. Nigdy w żadnym systemie i w żadnej społeczności nie posiada funkcji tylko zaspokajania głodu. Okazuje się, że spożywanie posiłku wspólnotowe ma zawsze jakiś wymiar symboliczny i to głęboko symboliczny. W wielu społecznościach, chociażby, nie wiem, jakieś uczty rytualne, tak jak tutaj mamy do czynienia, elementem zawarcia przymierza właśnie było podsumowanie tego wspólną ucztą, która oczywiście była obrazem braterstwa, tak? Przymierze to było wejście w jakiś bardzo szczególnego rodzaju jakiś układ, tak naprawdę stanie się rodziną, takie symboliczne, przenośne stanie się rodziną, tak? Więc zawarcie przymierza było właśnie podsumowywane właśnie elementem takim rytualnej uczty. No więc było to przypieczętowywane właśnie ucztą, więc uczta w ogóle, tak jak powiedziałem, no w religii ma generalnie wymiar symboliczny, głęboko symboliczny. No Eucharystia, nie? O Eucharystii też mówimy, że to jest uczta, tak? Ołtarz nazywamy stołem, tak? Uczta eucharystyczna. Z drugiej strony różnego rodzaju posty, różnego rodzaju powstrzymywanie się od jedzenia też ma wymiar symboliczny, wymiar duchowy, wymiar religijny. Więc generalnie warto jakby pożegnać się z takim myśleniem, ale to myślę, że to gdzieś tam każdy to czuje, że jedzenie pełni funkcję tylko takiego fizycznego zaspokajania głodu. Zwłaszcza w ogóle w społeczeństwie, w ogóle ważne jest wspólne spożywanie posiłków, nie? Ale w ogóle dla na przykład budowania relacji takiej zwyczajnej między ludźmi. Ale też poza tym niesie w sobie ogromny ładunek taki symboliczno-duchowy. Właśnie uczta, wspólne spożywanie jedzenia. I w Biblii to będzie bardzo dobrze widoczne i mówię to akurat przy okazji tego, bo właśnie często pomija się ten fragment i jest powiedziane tylko po tym jedli i pili. A to nie jest takie hop-siup, to nie jest takie bez znaczenia, to jest właśnie rytualna uczta, która towarzyszyła zawsze obrzędowi zawarcia przymierza, była podsumowaniem tego obrzędu i tak samo jest dokładnie tutaj. Werset wcześniej jest powiedziana bardzo ciekawa rzecz, mianowicie właśnie to powiedziałem o tym złamaniu tabu. To złamanie tabu idzie jeszcze dalej. Nie tylko, że Izrael jest dopuszczony do tego Kodesh Kodashim, do świętego świętych, do tego miejsca najświętszego, które na tamtym etapie była Góra Synaj. Nie tylko, że Izrael jest dopuszczony do tego miejsca. Co więcej, jest powiedziane, że cała ta starszyzna, ta reprezentacja Izraela, jest powiedziane, że ujrzeli Boga Izraela. A pod jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni. No więc wiecie o tym, że w Biblii ujrzeć Boga to umrzeć. Jakby nie było możliwe zobaczyć Boga. Tak, Mojżesz, kiedy w krzaku gorącym dowiaduje się, że rozmawia z samym Bogiem, pada na twarz, zasłania oczy. To samo robią inni bohaterzy Biblii. Bóg wielokrotnie jest takie powiedziane, że właśnie zobaczyć Boga, taka jakby wiara, czy takie przekonanie, że zobaczyć Boga to jest no niemalże równa się, prawda, ze śmiercią. Więc tu jest bardzo ciekawe, nawet jest, autor mówi, też to zaznacza w 11 wersecie, kiedy mówi, na wybranych Izraelitów nie podniósł on swej ręki, mogli przeto patrzeć na Boga. Nie podniósł swej ręki, właśnie to dotyczy tego zabezpieczenia przed ewentualną śmiercią, tak? Nie wiemy, co to był za rodzaj doświadczenia. Niewielu ludzi w Biblii może się w ogóle poszczycić takim doświadczeniem, na przykład Izajasz czy Eliasz, to owszem, ale niewielu innych, właśnie tym, że mogli ujrzeć Boga Izraela. Też nie jest dokładnie powiedziane, czy w ogóle nie jest powiedziane, co ujrzeli. To jest w ogóle ciekawe, to by było ciekawe, nie? No ale w każdym razie tekst mówi o tym, że właśnie w momencie zawarcia przymierza Izrael zostaje jakby dopuszczony do bardzo intymnej relacji z Panem Bogiem, do bardzo szczególnej, bardzo osobistej, bardzo takiej wewnętrznej, nie?
tak mówię, w Biblii ujrzeć Boga to jest coś no, niebywałego, to jest coś niesamowitego. Coś, czym może się poszczycić tylko pewnie parę postaci Pisma Świętego. No i tym właśnie akcentem właśnie ujrzenia Boga kończy się ta część dotycząca zawarcia przymierza. No i my teraz przechodzimy do, już szybko, szybko przechodzimy do następnej części. Tutaj jeszcze raz przypomnę wam to, to właśnie tą sytuację, czyli ten schemat drugiej części Księgi Wyjścia. Tu jest on pokazany jako, można powiedzieć tak, że ta pierwsza część jest rozbita na cztery elementy. Natomiast, czyli mamy później nakaz budowy przybytku, bunt złotego cielca i budowa przybytku na pustyni, ale może spróbuję wam nawet pokazać jeszcze lepszą wersję tego podziału drugiej części Księgi Wyjścia, bo tu gdzieś to mam. Mianowicie chodzi mi o to, że, o, już tutaj udostępnię ekran. O, tutaj mi chodzi, mam nadzieję, że to widać. Jesteśmy, to jest akurat fragment z mojej książki, z mojego komentarza do Księgi Wyjścia, gdzie mamy właśnie rozpisane te cztery części. Pierwsza, o której teraz mówiliśmy, którą zamknęliśmy, zawarcie przymierza. Tak? Druga część, następna część, która się zaczyna, jakby ma zupełnie nowy temat. Nakaz budowy sanktuarium mieszkania, czyli przybytku, tego namiotu spotkania, czyli takiej pierwszej protoświątyni, którą Izrael wybuduje pod górą Synaj. Później tak samo identycznie będzie wyglądać świątynia jerozolimska. Zaraz sobie o tym powiemy. Później mamy trzy rozdziały. Zerwanie przymierza, czyli właśnie kult złotego cielca i później jego odnowienie. A na końcu znowu mamy powrót do tematu świątyni, do tematu przybytku, do tematu namiotu spotkania, budowa sanktuarium mieszkania. Tutaj mieliśmy nakaz budowy, tutaj budowa. I nie wiem, czy widzicie, że w tych czterech częściach mamy tak naprawdę bardzo wyraźny paralelizm, mamy dwie pary. Pierwsza część odpowiada trzeciej, bo mamy zawarcie przymierza, a tu mamy zerwanie przymierza i później jego odnowienie. A tutaj mamy nakaz budowy sanktuarium, budowa sanktuarium. To, co zresztą gdzieś tu pokazuje też niżej, o tak, tutaj to nawet widać lepiej. Tutaj mamy pokazane, że te dwie części rzeczywiście sobie odpowiadają, prawda? Te rozdziały, o których mówiliśmy teraz, zawarcie przymierza, będą wyraźnie związane z zerwaniem, z opowiadaniem trzema rozdziałami o kulcie złotego cielca, czyli że pod samym, można powiedzieć, w samym momencie zawierania przymierza dochodzi do zerwania tego przymierza, kult złotego cielca, a dwie kolejne części będą jakby dotyczyły innego tematu, będą dotyczyły tematu sanktuarium, będą dotyczyły tematu pierwszej świątyni Izraela, namiotu spotkania. I to nie jest przypadek, że te dwie części sobie odpowiadają i tak akurat są bardzo ściśle ze sobą związane, bo też w krytyce źródeł pięcioksięgu, o której mówiliśmy na wstępnych wykładach, że tam, prawda, pięcioksiąg jest złożony no, ze źródeł, z tradycji, prawda, mówiliśmy tradycja kapłańska, tradycja niekapłańska i tak dalej, no to właśnie tutaj mamy też wyraźny obraz tego, dlatego że te pierwsze dwie części, które są związane z przymierzem synajskim, czyli ta część, którą omówiliśmy oraz bunt złotego cielca, to są wyraźnie tradycje niekapłańskie. Czyli zgodnie z tradycjami niekapłańskimi Synaj bardzo wyraźnie wiąże się, zresztą ze wszystkimi biblijnymi tradycjami, Synaj wiąże się z zawarciem przymierza. Tak? Na Synaju zostaje zawarte przymierze. I dlaczego to mówię? Bo tutaj okazuje się wywrotowcem druga tradycja, czyli druga ta część, tradycja kapłańska. No bo spodziewacie się zapewne, i to was nie zdziwi, że akurat tematem sanktuarium, świątyni, kultu, kapłanów i ofiar w przybytku będą zainteresowani właśnie kapłani, czyli tak zwana tradycja kapłańska, źródło kapłańskie. Tylko to, że ta wywrotowość, o której wspomniałem, polega na tym, że o ile dla wszystkich tradycji biblijnych Synaj związany jest z zawarciem przymierza, I te dwie części paralelne, za nią odpowiada tradycja niekapłańska, to tradycja kapłańska zupełnie jakby temat przymierza pomija.
temat przymierza pomija. Być może robi tak dlatego, że inne tradycje już o tym opowiedziały i być może faktycznie bazuje na tym, że to już jest powiedziane, że jakaś inna tradycja opowiedziała o tym, że na Synaju zawarto przymierze i dlatego akurat autor kapłański i te części w ogóle nie będą wspominać o przymierzu, tylko będą mówić o tym, że Synaj to jest tak naprawdę właśnie budowa przybytku. Ale moja hipoteza jest jeszcze inna. Znaczy, to może być jaka, powiedzmy, że jakaś alternatywa. Że owszem, autor kapłański mógł wiedzieć o tym i na pewno wiedział, że inne tradycje inaczej, że o Synaju opowiada się jako o zawarciu przymierza, ale dla autora kapłańskiego to zawarcie przymierza to było jeszcze coś ważniejszego. Że dla niego jakby istotą tego, co się dokona na Synaju, istotą tego, co się dokona pod górą Synaj i istotą zawarcia przymierza, czyli wejścia w relację z Bogiem, nie jest samo przymierze czy sam pakt. I jakby największym darem Boga nie jest wejście z Izraelem w przymierze. Dla autora kapłańskiego jest jeszcze coś o wiele większego, coś o wiele ważniejszego, coś o wiele bardziej niesamowitego, co Bóg podarował Izraelowi pod Synajem, a mianowicie jest to Boża obecność. Jest to Boża obecność. I to dlatego autor kapłański będzie całkowicie skupiony na temacie sanktuarium, na temacie przybytku, na temacie namiotu spotkania, na temacie tym właśnie tej pierwszej świątyni pod Synajem. Autor kapłański w ogóle pominie temat właśnie jakby zawarcia przymierza, być może dlatego, że właśnie już to zostawił innym tradycjom. Ale jeżeli popatrzymy na nowe teorie, które mówią, że autor kapłański niekoniecznie, że te inne tradycje mogły być nawet późniejsze niektóre, niektóre były wcześniejsze na pewno, ale niektóre mogły być jeszcze pokapłańskie, no to tutaj jawi się nowa idea, że dla autora kapłańskiego właśnie istotą daru Boga, istotą obdarowania Izraela pod Synajem nie jest nawet wejście z nim w relację przymierza, tylko tą istotą obdarowania jest coś jeszcze większego. Jest Boża obecność. Ja teraz właśnie w paru słowach spróbuję opowiedzieć wam o tym przybytku, co tu się dzieje. W sumie to daje nam 13 rozdziałów. Tu mamy 7 rozdziałów, opis, nakaz budowy przybytku, a tu mamy 6 rozdziałów, opowiadanie o wykonaniu tego nakazu, czyli właśnie o budowie przybytku. To, co tutaj wyżej wam pokazywałem tutaj. Prawda? Nakaz budowy sanktuarium, budowa sanktuarium. I bardzo ciekawe w ogóle może zacznę od tego, że dla nas te rozdziały wydają się bardzo nudne, bardzo trudne do przeczytania. Dlaczego? Bo tak naprawdę one są wypełnione całą masą szczegółów technicznych, całą masą technikaliów, czyli na przykład z czego ma być zbudowany ołtarz całopalny, ołtarz kadzenia, stół chlebów pokładnych, menora, przybytek, dziedziniec, kotary, kadź do obmyć, arka przymierza, jakie drążki ma mieć, jakie elementy, ile ma być na przykład brązu, ile miedzi, ile złota, ile srebra, ile skór wygarbowanych, jakie wymiary to ma mieć, jaki kształt, jakie ozdoby, jak się z tym trzeba obsługiwać, jak to składać, jak to rozkładać. Słuchajcie, tutaj mamy w sumie, tak jak powiedziałem, 13 rozdziałów bardzo technicznego, bardzo takiego, można powiedzieć, skrupulatnie takiego przeprowadzonego opisu, jak był zbudowany przybytek na pustyni. Więc siłą rzeczy, nie dziwicie się, że te rozdziały dla nas będą dosyć, dla czytelnika współczesnego są dosyć nudne, są dosyć trudne do przeczytania. No właśnie. I teraz tutaj jest cała w ogóle zagwozdka, bo często w ogóle nawet to kiedyś sprawdzałem w różnych jakichś opracowaniach, jak czytać Biblię, to te rozdziały są w ogóle pominięte. To znaczy mówi się, żeby przeczytać Biblię, Księgę Wyjścia, jak się mówi, no to oczywiście trzeba przeczytać o Mojżeszu, o powołaniu, o plagach egipskich, o wyjściu z Egiptu, ewentualnie jeszcze zawarcie przymierza, dekalog się też pojawi i później już następne księgi, no to już tam się mówi o Księdze Jozłego czy Księdze Powtórzonego Prawa. Więc jakby w takich uproszczonych wersjach czytania Biblii, no te rozdziały są pominięte i rzeczywiście współczesny czytelnik, zwłaszcza chrześcijanin, może sobie pomyśleć, że te rozdziały dotyczą starożytnego jakiegoś instytucji i poza historyczną, prawda, wartością tego, że to opowiada o jakiejś historii zbawienia, działania Boga w Izraelu, no to dla nas może nie jest to aż takie, my nawet tej świątyni nie znamy, nie mamy i tak dalej. Że to jest mało ciekawe i tym bardziej trudne do przeczytania. Co chcę powiedzieć? Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że za tą warstwą zewnętrzną, taką troszkę nieprzystępną, kryje się ogromna teologia. Kryje się wielkie przesłanie, kryją się cały zestaw bardzo wielkich praw teologicznych, bardzo ważnych praw teologicznych.
I to będę chciał właśnie w takiej krótkiej refleksji tym się z wami podzielić, czy o tym opowiedzieć. Dobra. No więc ta część rozdziału 25 tak naprawdę do końca, bo tam jest te rozdziały, jak widzicie, przedzielone są tym epizodem o Złotym Cielcu, ale tak naprawdę od 25 rozdziału aż do 40, czyli do końca Księgi Wyjścia, już będziemy skupieni właśnie na temacie przybytku, na temacie świątyni. I nie wiem nawet od czego zacząć, bo temat jest wielki i temat na pewno nie zdołam go wyczerpać. Może tylko pochwalę się, czy powiem, że właśnie na ten temat napisałem całą książkę, bo to był mój doktorat, tak? Mieszkanie chwały, sanktuarium Izraela. Właśnie, a to nie z tej książki. Akurat pokazywałem cytat. Ale napisałem całą książkę na ten temat właśnie, żeby tak zapytać się, po co te rozdziały są w ogóle w Biblii, nie? Skoro my takie pomijamy często, jako chrześcijanie nie bardzo wiemy, co z nimi zrobić, tak przeskakujemy, no czytamy, co to było i tak po prostu mamy pewną trudność z tym. Okazuje się, że tutaj, że kluczem do przeczytania tych rozdziałów jest to, co powiedziałem przed chwilą, że dla autora kapłańskiego nie tyle, że też ta pieczołowitość tego opisu, skrupulatność, szerokość i wielkość tego opisu, no bo to 13 rozdziałów, słuchajcie, uświadommy sobie, że 13 rozdziałów to jest 1/3 Księgi Wyjścia. Księga Wyjścia ma 40 rozdziałów, no to 13 daje nam prawie że 1/3. Czyli 1/3 tej najważniejszej księgi biblijnej, bo tak żeśmy sobie na wstępie o tym powiedzieli, że to jest jedyna księga, do której tradycji w niej zawartych będą się odwoływać wszystkie następne księgi biblijne, więc księga no niezwykła, to można powiedzieć, że 1/3 tej księgi dotyczy technikaliów opisu przybytku na pustyni. Czyli ogromna część. Więc widać, że autor, to jest w ogóle jedyny taki przedmiot w Biblii, któremu aż tyle uwagi poświęca autor biblijny. Tak? Przedmiot, któremu najwięcej uwagi poświęca autor. Więc to, co powiedziałem przed chwilą, że dla niego nie tyle są ważne te technikalia, inaczej, one są ważne, ale z tego jednego względu, że dla autora kapłańskiego to będzie jakiś wyjątkowy moment, w ogóle nowy w całej historii zbawienia. Ta nowość tego momentu polega na tym, że Pan Bóg dotąd, który był odległy, był daleki, objawiał się punktowo i tylko wybranym osobom, tutaj po raz pierwszy będzie chciał i zrealizuje ten projekt zamieszkania pośród Izraela na stałe. Pan Bóg będzie mieszkał pośród Izraela, będzie Bogiem nie z jakiejś niedostępnej światłości, Bogiem oddalonym, Bogiem transcendentnym, czyli jakby wykraczającym poza świat i odległym i zupełnie nieprzystępnym człowiekowi. Kluczem do przeczytania tych rozdziałów są wersety, które gdzieś co jakiś czas, one się tutaj 2 czy 3 razy pojawią, które będą mówić coś takiego. Tutaj pierwszy raz to się pojawi w 25 rozdziale, 8 werset. 25 rozdział, 8 werset. Pojawia się takie jedno wtrącone zdanie. I uczynią mi święty przybytek. A dlaczego? Abym mógł zamieszkać pośród was. Uczynią mi przybytek, po co? Abym mógł zamieszkać pośród was. Drugi raz taka uwaga pojawi się w 29 rozdziale, w wersecie 43 i jeszcze wcześniej, chyba tak, 42, 43, gdzie jest powiedziane, że macie mi zbudować przybytek, namiot spotkania, gdzie będę się spotykał z tobą, aby z tobą rozmawiać. Pan Bóg mówi do Mojżesza. I za chwilę mówi tak. Tam, czyli w przybytku, w tej świątyni, w tym namiocie spotkania, tam będę się spotykał z Izraelitami i to miejsce będzie uświęcone przez moją chwałę. I poświęcę namiot spotkania i ołtarz Arona, jego synów i będę mieszkał pośród Izraelitów i będę im Bogiem. Będę im Bogiem, to jest formuła zawarcia przymierza. Ja będę waszym Bogiem, wy będziecie moim ludem. I będę mieszkał pośród Izraelitów i będę im Bogiem. I poznają, że ja jestem Pan, który wyprowadził was z ziemi egipskiej i mieszkał pośród was. Zamieszkał pośród was. Słuchajcie, ta teologia jest tak wielka, że ona jakby jest rewolucyjna, jeżeli chodzi o Stary Testament. Naprawdę. Więc dlatego zmierzam do tego, że autor dlatego właśnie poświęca tak wiele miejsca temu przedmiotowi, temu obiektowi, jakim był przybytek, jakim było sanktuarium Izraela na pustyni. Właśnie dlatego, że tutaj on to docenia i to bardzo mocno czuje i w tym tekście to bardzo dobrze widać.
że dla niego przybytek to jest rzecz niezwykła. To jest rzecz niezwykła. Wielokrotnie w tym właśnie, w tym nawet krótkim wersecie i w poprzednim zacytowanym, jakby kluczem jest właśnie to pośród was. Pośród was. Pan Bóg kilkukrotnie właśnie powtórzy tą formułę, że po to jest cała ten wysiłek w zbudowaniu tej protoświątyni, tego pierwotnego, tego pierwszego przybytku, pierwszego sanktuarium, żebym mógł być pośród was, żebym nie był Bogiem odległym, żebym nie był Bogiem właśnie z jakichś, prawda, chmur czy z niebios niedostępnej światłości, tylko żebym mógł mieszkać pośród was. Pan Bóg rozbija sobie namiot, bo przecież przybytek jest namiotem, pośród tysięcy namiotów ludzkich, pośród namiotów Izraelitów, Pan Bóg jest z nimi, Pan Bóg jest blisko, Pan Bóg jest jakby jednym z nich, jest wędrowcem po pustyni, chodzi razem z nimi, doświadcza tego oni, czego oni doświadczają, doświadcza tych samych trudności, tych samych, można powiedzieć, codziennych bolączek, nie? Pan Bóg jest Bogiem bliskim. Można innymi słowy, o, jeszcze to inaczej ujmę, że wielkość tej teologii i wielkość tego opisu polega na tym, że autor ma głęboką świadomość, że tutaj realizuje się to, co było powiedziane na początku Księgi Wyjścia, czyli objawione imię Boga, Echie Asher Echie, Echie Asher Echie. Czyli jestem, który jestem. I to imię JHWH, święte imię, którego Izrael nie wymawiał. Imię, jak mówiliśmy, pamiętacie, oznacza tą stałą obecność Boga. Bóg jest obecny. Bóg jest obecny w Izraelu. Bóg jest obecny dla Izraela. To można powiedzieć, że ta obietnica, która jest zawarta w imieniu Bożym, to tutaj otrzymuje swoją realizację, to tutaj otrzymuje swoje wypełnienie. Właśnie w sanktuarium przybytku, w tym obiekcie, który Izrael postawi pod Synajem. I to dlatego jakby to skupienie autora kapłańskiego, ta pieczołowitość, ta nawet skrupulatność, byśmy mogli powiedzieć, właśnie jest tak silny, jest tak bardzo tutaj widoczna. Ten szeroki, szczegółowy, pietystyczny opis przybytku oznacza, że autorowi zależy na każdym szczególe, na każdym najmniejszym elemencie i dla niego jest ważny każdy jakiś najmniejszy po prostu szczegół właśnie tego obiektu, dlatego że właśnie z nim jest związana potężna, można powiedzieć, obietnica, realizacja potężnej obietnicy Boga i największego daru Boga dla niego. Dlatego powiedziałem, że pod Synajem dla niego najważniejszy jest nawet nie sam akt zawarcia przymierza, tylko dla autora kapłańskiego właśnie tym wielkim obdarowaniem, które Izrael otrzyma pod Synajem, jest dar Bożej obecności. I ona będzie się właśnie urealniać, urzeczywistniać w tym budynku, którym będzie ten namiot, w tym budynku przybytku, w budynku namiotu. Oczywiście jest tak, i to jest jasne, myślę, że może to was znowu zdziwia, może nie zdziwię właśnie, że ten opis jest jakby, że sytuacja jest odwrotna niż nam się wydaje, bo przybytek jest, może zacznę od tego, że opis przybytku jest niemal identyczny jak opis świątyni jerozolimskiej. To jest pierwsza konstatacja, jaką zauważył ważny czytelnik, czytając te 13 rozdziałów, najbardziej rozbudowany opis świątyni izraelskiej, że to jest praktycznie prawzór, czyli model, który później będzie niemalże powielony, dokładnie powielony, nawet wymiary, będą te same sprzęty, ten sam układ architektoniczny, tak zwany Langbau, dokładnie ta sama schemat świątyni, te same sprzęty, te same elementy, tak samo wszystko skonstruowane, będą w świątyni jerozolimskiej, tylko że świątynia oczywiście będzie miała wymiary większe. Zwłaszcza jeżeli chodzi o wysokość, będzie dwa razy większa, wymiary będą dwa, a czasem trzykrotnie powiększone. Czyli czym będzie się różnić świątynia jerozolimska, to oczywiście po pierwsze, że nie będzie zbudowana z materiałów przenośnych, ściany nie będą już zbudowane ze skór i z desek, tylko oczywiście będą murowane, będą z kamienia, natomiast wymiary będą większe. Ale poza tymi szczegółami, wiadomo, że tutaj mamy opis wędrówki przez pustynię, więc ten przybytek musiał mieć formę przenośną, musiał być zbudowany no nie jako stałe, tylko właśnie z jakichś takich przenośnych elementów. No właśnie, tutaj mam pytanie, jak rozumieją dzisiaj Żydzi obecność Boga pośród nich, skoro nie ma świątyni? To jest dobre pytanie. Dobre pytanie, Panie Mirosławo, i zaraz może do niego przejdę. Ale dokończę tą myśl, o którą teraz chcę powiedzieć. Że pierwsza konstatacja jest taka, że przybytek stanowi wzorzec dla późniejszej świątyni jerozolimskiej, dlatego że tu mamy opis, jest dokładnie taki sam, jak będzie później, mamy opis świątyni Salomona, świątyni jerozolimskiej, czyli ta, która będzie istniała przez cały okres biblijny, aż do czasów Jezusa. Bo pamiętajcie, uświadommy sobie,
że to jest ta sama świątynia, że dokładnie ten sam model, to co ja teraz zaraz wam opiszę, jak wygląda przybytek, to to co wam opiszę będzie dotyczyło całe, nie tylko Księgi Wyjścia czy Pięcioksięgu, ale będzie dotyczyło w ogóle całego kultu Biblii i Starego i Nowego Testamentu, bo to będzie dokładnie to samo dotyczyło świątyni jerozolimskiej, będą te same sprzęty, ta sama teologia i te same elementy. Ale to, co powiedziałem, że mogę was zdziwić, albo nie, bo może to jest dla was jasne, że tu jednak jest dzisiaj jasne dla badaczy, że zależność idzie dokładnie odwrotnie. To nie jest tak, że najpierw był przybytek i na nim została później wzorowana świątynia jerozolimska, tylko najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, że zależność jest dokładnie odwrotna. I tu jakby nie ma co się tutaj temu dziwić, ani tym jakby przejmować, bo rzeczywiście jest tak, że pamiętajcie, że autorzy, którzy spisują tą tradycję o świątyni, o przybytku, to są autorzy kapłańscy, źródło kapłańskie, które uformowało się przed niewolą, ale zwłaszcza w niewoli babilońskiej, zaczęło pewne te rzeczy właśnie pod wpływem zagrożenia, braku świątyni. W niewoli babilońskiej już nie było świątyni. Oni zaczęli gromadzić właśnie te swoje tradycje. Już po niewoli babilońskiej te tradycje zostały spisane. Więc nie ma wątpliwości, że kapłani, którzy pisali ten tekst w VI, a nawet w V wieku, a w V wieku przed Chrystusem, mieli jakby doświadczenie wcześniejszych wieków świątyni jerozolimskiej, funkcjonowania, działania w niej, bycia w niej, jej teologii, jej sprzętów, jej kultu, tego wszystkiego. Czyli kapłani, którzy spisują te rzeczy, mają tak naprawdę doświadczenie swoje i swoich poprzedników, doświadczenie przynajmniej kilku wieków, kiedy podczas monarchii funkcjonowała właśnie świątynia jerozolimska, świątynia tak zwana Salomonowa. Świątynia Salomonowa, świątynia jerozolimska. Te 4 wieki mniej więcej, jeżeli faktycznie przyjmiemy, że w X wieku, bo niektórzy badacze dzisiaj mówią, że świątynia jerozolimska powstała trochę później, jako taka, którą znamy z Biblii, ale jeżeli przyjmiemy tradycyjną opcję, że ona w X wieku powstała i do VI wieku przetrwała, kiedy została zburzona przez Babilończyków, przez Nabuchodonozora, to mamy 400 lat funkcjonowania świątyni jerozolimskiej i 400 lat formowania się tej tradycji. I kapłani, którzy spisują tekst w niewoli babilońskiej właśnie w zagrożeniu, właśnie kiedy pojawiło się realne zagrożenie, że te tradycje zaginą, te, które 4 wieki były już kultywowane, to wyraźnie wzorują się, jakby oni wracają do opisu na Synaj, właśnie dodają do starych tekstów o przymierzu, bo przymierze synajskie dawniej było związane po prostu, Synaj był związany z przymierzem. Może mówię troszkę zagmatwanie, ale chodzi o to, że w starych tradycjach biblijnych Synaj jest związany z przymierzem, a o przybytku było tam tylko wspomnienie, że był taki mały namiocik gdzieś tam, nie było to wspomniane. To autor kapłański, ten późny autor, właśnie chcąc opisać kult świątynny, lokuje go w tak zwanym złotym okresie, bo Synaj dla Izraela będzie złotym okresem. Po to, żeby pokazać uprawomocnienie tego kultu, że ten kult nie ma uprawomocnienia w jakimś historycznym momencie powstania świątyni jerozolimskiej, że on ma uprawomocnienie w samym Synaju, czyli w tym rdzennym, założycielskim wydarzeniu dla Izraela. To jest tak zwany złoty wiek, złoty okres. W ogóle Synaj i wyjścia z Egiptu, wędrówka przez pustynię dla Izraela będzie zawsze tak zwanym złotym okresem. Jeżeli złoty okres polega na tym, że jeżeli chcemy też, jak to się wykorzystuje, jeżeli chcemy jakieś prawodawstwo uprawomocnić, czyli na przykład nadać mu jakąś wielką rangę, to pokazujemy, że ono było zawsze, że to prawodawstwo sięga właśnie tego złotego okresu, złotego wieku. I to dlatego całe prawo Izraela zostaje przypisane Mojżeszowi, nie? To już mówiliśmy na wstępnym wykładzie, że całe prawodawstwo Izraela, chociaż powstało przez wieki, to prawodawstwo powstawało przez wieki, zostanie przypisane Mojżeszowi na zasadzie właśnie tego uprawomocnienia. To samo, co mówiliśmy o psalmach. Nie wspomniałem, że prawda, tak jak psalmy powstawały na przestrzeni całej historii biblijnego Izraela, a zostały przypisane Dawidowi, nie? Tak jakby do tego złotego okresu znaczy Dawida jako pieśniarza Izraela. Przepraszam. To bardzo podobnie właśnie jest z prawem Izraela. Prawo Izraela powstawało dużo później niż czasy Mojżesza.
I wiele z tych praw ma wyraźnie jakby kontekst czasów zupełnie innych niż czasy Mojżesza. Mimo to całe prawodawstwo zostaje przesunięte na Synaj. I dokładnie to samo jest zrobione tutaj z kultem. Czyli kult Izraela, który formował się przez wieki i jakby właśnie miał swój historyczny rozwój i został, można powiedzieć, rozbudowany i można powiedzieć bardzo mocno tak już rozszerzony właśnie przed niewolą babilońską w czasach niewoli, on zostaje przeniesiony na Synaj. Cały ten kult, który istniał właśnie w czasach monarchii, zostaje przypisany Synajowi. Czyli zależność nie jest taka, jak byśmy sobie wyobrażali, chronologiczno-historyczna, że najpierw Pan Bóg ustanowił, prawda, czy Izrael zbudował przymierze, przybytek pod Synajem, a potem na jego wzorcu została zbudowana świątynia, tylko zależność jest dokładnie odwrotna. To kult świątynny miał wielki wpływ na to, jak wygląda ten tekst. A mówię to z tego względu, że w ogóle fizycznie ten autor biblijny po prostu pokazuje wielkość tego przybytku, ilość złota, ilość srebra, tony materiałów, tony skór, tony drewna, które tutaj musiały być wykorzystane, a to miało być wszystko niby przenośne, bo w ogóle pokazuje, że to było nierealne, że ta budowla rzeczywiście bardziej wskazuje na taki model wyidealizowany, taki idealistyczny, taki wzorcowy, taki właśnie idealny, niż na model realny. O ile pod Synajem mógł powstać jakieś bardzo pierwotne, takie tak zwane protosanktuaria, czasem się mówi o takich sanktuariach przenośnych, jak na przykład arabskie Kubba. Jest coś takiego. Arabowie też mieli przenośne sanktuaria. Kubba na przykład. Są różne badania ciekawe na ten temat. Nie będę wchodził w szczegóły. Więc jakieś proto-przenośne, malutkie sanktuarium typu Arka Przymierza, w Egipcie też były przenoszone takie sanktuaria w formie przenośnej, więc jak najbardziej jakaś proto-mikroświątynka na zasadzie takiej, że parę osób mogło to przenieść, typu Arka Przymierza, mogło powstać pod Synajem, teoretycznie, jak najbardziej. Ale to, jak to jest opisane w 13 rozdziałach, to jest opisane normalnie, tak jak powiedziałem, to jest opisane jako normalnie jako świątynia jerozolimska, tylko zamiast murów mamy deski i skóry. Więc takie tony złota, takie tony srebra, takie tony innych materiałów, brązu, miedzi i wszystkiego, no nie byłoby, to jest oczywiście opis nierealistyczny, to jest opis idealistyczny, wyidealizowany. Autor przenosi z okresu właśnie swojego doświadczenia niewoli babilońskiej, okresu, kiedy właśnie kult był bardzo rozbudowany, te wszystkie prawa już były ustalone, przenosi to na czasy Synaju. Jakby projektuje, to się nazywa profesjonalnie projekcja. Autor jemu się wyobraża i tak jakby może nie tyle, że mu się wyobraża, ale on jakby chce ugruntować cały kult, w którym jest zakochany. Pamiętajcie, to pisze autor kapłański, mówiliśmy o tym na wstępie. Autor kapłański jest zakochany w kulcie, zakochany w swoim jakby tym całym doświadczeniu właśnie religijnym, właśnie związanym ze świątynią, nie? On przenosi to doświadczenie, opisuje je tak, jakby ono już było doświadczeniem wzorcowym Izraela, właśnie które pochodzi z samego Synaju. Czyli ugruntowuje to prawo, można powiedzieć, w najważniejszym momencie, czyli w tym złotym wieku, czyli właśnie w Synaju. To jest jeden cel. A drugi cel to jest właśnie jakby jakby to jest taki podręcznik, czyli on, tak jak mówię, zagrożony, a kapłaństwo zagrożone, świątynia zburzona i można powiedzieć, można właśnie takie realne zagrożenie braku tożsamości i braku tego, że być może to przepadnie, zaginie. Autor, budując ten opis, jednocześnie można powiedzieć, ustanawia ramy, jak powinno wyglądać kult poniewoli babilońskiej. Czyli zobaczcie, autor pisze, to co już wam wcześniej mówiłem, pisze w swoim wieku, czyli w VI wieku, z jednej strony projektuje swój czas na odległe czasy Synaju, bo ten kult, to wszystko, co tu jest opisane, wyraźnie wskazuje na VI wiek przed Chrystusem, a nie na XIII, powiedzmy, czy XV wiek, jak były czasy Mojżesza. Czyli z jednej strony projektuje swój własny kult na czasy głębokiej przeszłości, a z drugiej strony pokazuje drogę na przyszłość. Czyli to jest jednocześnie tekst, można powiedzieć, idealistyczny, bo pokazuje ideał przybytku, który został jakby zatwierdzony przez Boga pod Synajem. A z drugiej strony to nie jest tekst idealistyczny tylko to jest tekst realistyczny. Również on jest realistyczny w tym sensie, że to zmierza
to ma być wzorcem dla odtworzenia kultu poniewoli babilońskiej. Czyli on opisuje to również tak bardzo szczegółowo, nie tylko żeby zapamiętać przeszłość, albo żeby ukształtować wzorzec przybytku dla przeszłości, ale jednocześnie, żeby pokazać, że to jest wzorzec przybytku dla przyszłości, czyli kiedy my wrócimy z niewoli, i ten tekst był wyraźnie redagowany już po niewoli babilońskiej, kiedy Izrael już był w ziemi obiecanej, a świątynia niekoniecznie jeszcze była zbudowana i kult nie był odtworzony tak, jak powinien być, to ten cały opis przybytku jest jednocześnie projektem na przyszłość, projektem jak nie tylko jak kiedyś wyglądał kult biblijny, kult Izraela, tylko jak powinien wyglądać po niewoli babilońskiej. Jak powinien wyglądać kult Izraela i jak powinna wyglądać wzorcowa świątynia właśnie po niewoli babilońskiej. Dla autora ten tekst jest tak ważny i ten kult jest tak ważny i opis świątyni jest tak ważny, że on tu włoży jeszcze jedną ideę. On tu jeszcze doda jeszcze jedną ideę, która będzie, można powiedzieć, niesamowita. Mianowicie w opisie przybytku, tutaj w tych 13 rozdziałach, 5 razy, z tego co pamiętam, pojawi się hebrajski termin tawnit. Tawnit, co po polsku tłumaczymy jako wzorzec. Już pani Mirosławo zaraz odpowiada na pytanie, cały czas dokańczam tą dygresję. Ona jest długa, ale jest ważna. 5 razy autor poda taką formułę, już wam przeczytam przynajmniej jeden tekst, że przybytek jest tak naprawdę wzorcem, że przybytek ma swój wzorzec, że on jest tylko odtworzeniem. I to jest niesamowite. Popatrzcie, co autor mówi, to jest między innymi 25 rozdział, werset 9. Według zaś wzoru tawnit przybytku i według wzoru jego sprzętów, jak ci ukażę, wszystko dokładnie wykonacie. I co to znaczy, jak ci ukażę? To jest moment, kiedy Pan Bóg rozpoczyna właśnie dyktowanie tych przykazań o przybytku, jak ma wyglądać przybytek. Innymi słowy, autor biblijny wyraźnie zawiera tu ideę, że kiedy Mojżesz wszedł na Synaj, to w jakiejś niebiańskiej wizji ujrzał niebiańskie Królestwo Boże, niebiańskie sanktuarium, i to, co Izrael musi zrobić na ziemi, to jest jedynie odwzorowanie tego niebiańskiego wzorca. Popatrzcie, jak autorowi bardzo zależy na podkreśleniu rangi tej świątyni, na podkreśleniu rangi przybytku i oczywiście później podkreśleniu rangi wagi świątyni po niewoli babilońskiej, bo pamiętajcie, on pisze do ludzi po niewoli babilońskiej, kiedy oni mają właśnie za zadanie odtworzenie kultu, odtworzenie świątyni. Dla niego jest to tak ważne, że nie tylko wiąże cały przybytek z Synajem, czyli jakby przenosi, projektuje, mówiliśmy, to jest ta projekcja na Synaj do czasów Złotego Wieku, do czasów, kiedy Bóg dyktuje prawo, czyli nie tylko gruntuje te przepisy i czyni z nich prawodawstwo Boże, że to jest wprost Synaju podyktowane przykazania od samego Boga, on robi jeszcze coś więcej. On pokazuje, że to, co Izrael, gdzie Izrael się modli, że to, co Izrael musi odtworzyć w formie właśnie świątyni ziemskiej, jest jedynie odwzorowaniem, czyli właśnie tego, co ma swój niebiański pierwowzór. Czyli że tak naprawdę przybytek istnieje w niebie. Bóg ma swój niebiański przybytek i to, co my robimy na ziemi, to my właśnie odtwarzamy samo niebo. Tak naprawdę sprowadzamy niebo na ziemię. I słuchajcie, w ogóle ta idea jest tak ważna dla autora kapłańskiego. Ja o tym nie mówię i chyba to jest temat, który w ogóle nawet nie chcę wchodzić i nie chcę go poruszać, bo to jest znowu kolejny olbrzymi temat, kolejna olbrzymia dygresja tu się otwiera. Mianowicie dla autora kapłańskiego właśnie bardzo ważna jest idea odwzorowania nieba na ziemi. Że niebo ma swoje odwzorowanie na ziemię. Podam wam tylko przykład, o którym już mówiliśmy i on dokładnie w tej samej teologii się mieści, w tej samej idei, że człowiek jest obrazem Boga. Człowiek jest obrazem, obraz. To jest właśnie to tawnit, ten wzorzec, obraz Boga. Czyli innymi słowy autor, autor kapłański, ten jeden z tych autorów pięcioksięgu, jedno z tych źródeł pięcioksięgu, ma niezwykłą, na przykład inny, jeszcze może wam jeden przykład podam, on się pojawi w Księdze Kapłańskiej, więc może do niego przejdziemy jeszcze, już miałem jakby cel dzisiaj już przejść do Księgi Kapłańskiej, ale widzę, że się tak rozgadałem, że będzie mi ciężko, no ale chcę przynajmniej dokończyć te parę elementów, bo one są ważne, to jest wielka teologia, tu się kryje, właśnie za tymi nudnymi tekstami, tymi takimi schematycznymi, pełnymi tych właśnie technikaliów, za nimi się kryje wielkie teologie, mianowicie inny tekst, który wyraźnie nawiązuje do tych właśnie, do tej idei, to jest bądźcie świętymi, tak jak ja jestem święty. To jest główna idea drugiej części Księgi Kapłańskiej, tak zwanego kodeksu świętości. Bądźcie świętymi, tak jak ja, Pan Bóg wasz, jestem święty. To jest idea, uwaga, odwzorowania.
to jest właśnie idea tego, że niebiański wzorzec ma być odwzorowany na ziemi. Człowiek jest obrazem Boga. Przybytek ziemski jest obrazem przybytku niebiańskiego. Nasze życie ma być odwzorowaniem życia Boga. Bądźcie świętymi, bo ja, Pan Bóg wasz, jestem święty. Albo tak jak ja jestem święty. Wielokrotnie autor kapłański jakby podzieli się z nami tą ideą. Widzicie, jakie to są, słuchajcie, niesamowite idee teologiczne. Bo żeby wam tylko uświadomić, to jest idea, która będzie kluczowa w Ewangeliach dla Jezusa. Tutaj się, w tym, co ja teraz mówię, w tych ideach, ja zresztą aż nie mam czasu rozwijać wszystkich, ale w tych ideach teologicznych kryje się cała masa takiego, można powiedzieć, potencjału teologicznego, który będzie spożytkowany w Nowym Testamencie. Jezus mówi w kluczowym momencie, kiedy przed męką śmiercią, mówi do uczniów apostołów tak. Kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. To jest ta idea naśladowania, imitatio Dei. W ogóle właśnie, bo zapomniałem nazwać tej idei. Ta kapłańska idea jest nazwana imitatio Dei. Imitatio Dei, naśladowanie Boga. Czyli człowiek odwzorowuje Boga. Człowiek jest obrazem Boga. Przybytek jest obrazem przybytku niebiańskiego. Nasze postępowanie, nasze życie na ziemi, czy nasze uświęcenie, mamy naśladować Boga. To jest idea, to jest kapłańska idea kluczowa dla autora kapłańskiego Pięcioksięgu, idea imitatio Dei, naśladowania Boga. Ta idea zostanie później pokazana jako kluczowa idea apostołów, uczniów Jezusa. My mamy co robić? Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Imitatio Dei. To będzie kluczowe wezwanie dla chrześcijanina. Więc tutaj się kryje potencjał bardzo głęboki, bardzo wielkich właśnie takich rzeczy teologicznych. Nie chcę dalej tego rozwijać, ale wracam do tego przybytku, bo to jest wielka idea, że ten autor kapłański pokazuje, że ziemski przybytek tak naprawdę, czekajcie, ktoś tu coś do mnie jeszcze pisze, że ten ziemski przybytek tak naprawdę jest właśnie jedynie odwzorowaniem tego prawdziwego, że ten prawdziwy wzorzec istnieje w niebie. Słuchajcie, jaka to jest ranga, jak to podnosi rangę tej ziemskiej świątyni. Że to, co my robimy na ziemi, tak naprawdę to my, jakby można powiedzieć, odwzorowujemy to, co jest, można powiedzieć, ideałem. Czyli nie tylko, że powstało pod Synajem, że Pan Bóg to podyktował pod Synajem. To już by wskazywało na ogromną rangę, największą biblijną rangę jakiegoś prawa. No to było to, że to prawo pochodzi od samego Boga na Synaju. Autorowi kapłańskiemu nawet to nie wystarczyło. On pokazuje, że przybytek ziemski jest jakby naśladowaniem tego, co się dzieje w niebie, tego właściwego, idealnego kultu, który jest samym kultem niebiańskim, samym kultem w niebie. I to, co Mojżesz zobaczy, Mojżesz ujrzał, jest powiedziane tak, jak ci ukażę, ja ci ukażę w wizji ten niebiański przybytek i to, co macie zrobić, to macie go odwzorować na ziemi. I teraz sobie pomyślcie, jak Izraelita, jakby zanurzony w tej teologii, jakby, można powiedzieć, otoczony, jakby mający świadomość tej teologii, jak on wchodzi do przybytku, jaką niesamowitą rzecz musiał doświadczać Izraelita. To dlatego w psalmach i we wszystkich innych miejscach Biblii mamy tak wielką cześć dla świątyni jerozolimskiej. Nie? Jak miłe są przybytki Twoje, Panie, mówi psalmista, albo w innym miejscu. Jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Popatrzcie, jakie niesamowite porównanie. Autor biblijny, autor tego tekstu psalmu, mówi, że jeden dzień w przybytku w ogóle jest nie do porównania niż tysiąc innych dni. Tak, niż innych tysiące. To pokazuje, jak oni, z jaką tęsknotą, z jaką miłością, z jaką zaangażowaniem, z jaką pasją właśnie postrzegali temat obecności Boga w świątyni jerozolimskiej. Nie? Właśnie dlatego, że oni byli przepełnieni, oni jakby czytali te teksty, rozumieli to, co tu się dzieje i byli napełnieni tą teologią. Ja nie chcę mówić, ale tu się jeszcze więcej rzeczy dzieje. Tu aż po prostu, gdybym miał mówić na temat tego tekstu, to pewnie bym potrzebował jeszcze 2-3 takie wykłady, albo więcej, żebym w ogóle jakiś potencjał tych tekstów mógł rozwinąć. Wrócę może tylko do jednego jeszcze, tego potencjału, od którego zacząłem. Mianowicie, że przybytek jest miejscem, gdzie Bóg jest pośród nas, gdzie Bóg schodzi na ziemię, gdzie Bóg nie jest transcendentny, pamiętacie to, co mówiłem? Tylko Bóg objawia się jako ten, który jest obecny pośród ludzi, pośród was. Ja po to macie mi zbudować przybytek, abym zamieszkał pośród was. Otóż, jak wspomniałem przed chwilą, że wielki potencjał teologiczny tych tekstów będzie spożytkowany w Nowym Testamencie, no to myślę, że tutaj też widzicie to nawiązanie. Kiedy autor Nowego Testamentu, autor Ewangelii świętego Jana, największy biblijny, można powiedzieć, teolog wśród ewangelistów, święty Jan,
Albo ktoś inny, bo to anonimowy prolog mógł być napisany przez kogoś innego. Ale kiedy autor Nowego Testamentu, natchniony, chciał wyrazić tajemnicę wcielenia Chrystusa, absurdalność, jakąś niezwykłość, wielkość tajemnicy wcielenia Chrystusa, że Bóg staje się człowiekiem, tak? To, co niedawno teraz śpiewaliśmy w kolędzie, Bóg się rodzi, moc truchleje. To wiecie, że ta kolęda jest zbudowana na zasadzie oksymoronów, na zasadzie zderzenia przeciwieństw. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Nie? Tak jak w tej kolędzie mamy zderzenie oksymoronów, tak samo można powiedzieć, ta prawda o wcieleniu Boga jest oksymoronem. Bóg staje się człowiekiem. I żeby autor Nowego Testamentu jakkolwiek mógł wyrazić tą prawdę, jakkolwiek mógł to zrozumieć, ogarnąć, w ogóle cokolwiek na ten temat powiedzieć, na temat tej absurdalnej, niezwykłej prawdy o wcieleniu Boga, że Bóg staje się człowiekiem, to jedyny model, jaki znalazł w Starym Testamencie, albo najlepszy model, najlepszy wzorzec, najlepszy obraz, jaki znalazł, żeby opisać wcielenie Chrystusa, tajemnicę Boga, który staje się człowiekiem, to znalazł właśnie w naszym tekście. I mówi o tym w prologu Ewangelii Świętego Jana, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. W ten sposób autor jakby opowiada o tajemnicy wcielenia Chrystusa. Wiecie o tym, że w Nowym Testamencie, owszem, ja teraz przetłumaczyłem tak, jak jest w Biblii Tysiąclecia, czy przeczytałem, czy powiedziałem, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, ale wiecie dobrze, że w tekście hebrajskim pojawia się grecki termin eskenozen, co pochodzi od hebrajskiego skene. Skene znaczy namiot. Czyli dosłownie, a Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot pomiędzy nami. To jest tak autor Nowego Testamentu, czy to święty Jan, czy ktoś inny, próbuje ująć tajemnicę wcielenia Chrystusa. A Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot między nami. To rozbiło namiot między nami, to jest wyraźne nawiązanie do tego tekstu, do tego naszego tekstu. Kiedy Pan Bóg rozbija namiot pośrodku namiotów Izraelitów, staje się jednym z nich. Czyli widzimy, jak wielkim potencjałem teologicznym mamy tu do czynienia. Albo przynajmniej widzimy malutką cząstkę tego potencjału. Tak naprawdę to drugie jest bardziej prawdziwe. Że widzimy tą malutką cząstkę tego potencjału, bo rzeczywiście w tych tekstach kryje się wiele idei. Może jeszcze wspomnę o jednej, ale tak jak mówię, nie będę, nie mam czasu, znaczy no nie będę tego rozwijał, ale o tym można poczytać chociażby więcej w mojej książce właśnie w tym doktoracie. Bo doktorat ja poświęciłem jeszcze innej idei, o której w ogóle teraz jeszcze nie mówiłem, ale mój doktorat poświęciłem w dużej mierze, całe ostatnie dwa rozdziały są poświęcone idei takiej, która była dość nowa. Ona była troszkę takim odkryciem, jeżeli chodzi o teologię biblijną. W Polsce zupełnie nieobecna, w komentarzach biblijnych, zagranicznych zupełnie nieobecna, jak ja pisałem to kilkanaście lat temu. Ona się pojawiła gdzieś tam w zagranicznych opracowaniach, bardzo szczegółowych, gdzieś tam w dwóch, trzech. Dzisiaj ona już coraz bardziej jest taka, można powiedzieć, wychodzi na światło dzienne. Mianowicie, że autor Kapłański w tym opisie szerokim, szczegółowym, technicznym o przybytku robi przynajmniej jeszcze jedną wielką rzecz. Mianowicie upodabnia opis budowy przybytku do opowiadania o stworzeniu świata. Stworzenie świata z rodzaju 1. Stworzenie świata z rodzaju 1. Podobnie opis budowy przybytku do aktu stworzenia, do stwórczego aktu Boga. No to słuchajcie, no to popatrzcie, to co wam mówiłem wcześniej, przed chwilą. Autor robi jeszcze kolejną rzecz, żeby podkreślić wagę przybytku. Czyli popatrzcie, nie tylko, że pierwszą rzecz, co powiedziałem, to jest to, że zamienia, że Synaj dla niego to nie jest przymierze, tylko to jest przybytek. Czyli pierwszą rzecz autor kapłański twierdzi, że Synaj, bo nawet nie wspomina o przymierzu, a nawet nie mówi, że Pan Bóg zawarł przymierze, bo autor kapłański ma wyraźnie przymierza z Noem i tam pojawia się termin Berit, przymierze. Ma wyraźnie przymierze z Abrahamem, też pojawia się termin Berit. Tymczasem na Synaju autor w ogóle nie używa terminu Berit, używa innego terminu, Edut, ale jakby nie chce wchodzić w szczegóły. Generalnie pokazuję wam, na ile sposobów autor kapłański podkreśla niezwykłą wielkość tego, co tu się dzieje. Po pierwsze, że dla niego Synaj to nie jest przymierze, tylko to jest przybytek. Synaj to nie jest przymierze, ale to jest przybytek właśnie, czyli to sanktuarium, że Synaj to jest dar, nie tyle przymierza, tylko to jest dar sanktuarium. Po drugie, to co wam powiedziałem, że
że wraca z tym opisem do czasów Złotego Wieku, do świąty, właśnie jakby umocowuje cały kult jemu współczesny, czyli mniej więcej z czasów krótko przed niewolą babilońską, a zwłaszcza kult z czasów po niewoli babilońskiej, umocowuje jakieś setki lat wcześniej właśnie pod Synajem, czyli to jest to, można powiedzieć, umocowanie przybytku w Złotym Wieku, czyli sanktuarium umieszcza w Złoty Wiek Synaju. Trzecie, tak jak wam powiedziałem, wkłada do tego opowiadania ideę wzorca, tawnit, imitatio Dei, wzorzec, czyli naśladowania Boga, naśladowanie Boga. Tak naprawdę imituje, czy naśladuje ten prawdziwy przybytek niebiański. To po prostu pewnie rodziło ciarki nawet dla Izraelitów, jak wchodzili do sanktuarium, bo oni sobie uświadamiali, że wchodząc do przybytku, czy składając kult w przybytku, no może nie wchodząc, ale wchodząc na terenie dziedzińca, o tym jeszcze pewnie powiem, to tak jakby właśnie wchodzili do nieba. Tak jakby stawali przy niebiańskim sanktuarium, nie? W niebiańskiej świątyni, ten wzorzec. I czwarta rzecz, o której teraz jedynie wspomnę, a temat, tak jak mówię, jeżeli będziecie chcieli, to można sobie sięgnąć do mojego doktoratu, tym bardziej, że on jest dostępny na internecie. Tak? Jeżeli wpiszecie sobie hasło Mieszkanie Chwały, to jest tytuł mojej książki, Sanktuarium Izraela na pustyni, no to można ten cały doktorat sobie normalnie, bo to jest opublikowane jako książka, można sobie to ściągnąć i tam sobie poczytać dużo, dużo szerzej na ten temat, że właśnie przybytek, czyli ten sanktuarium, autor kapłański pokazuje jako nowe stworzenie. Innymi słowy, pokazuje jako mikrokosmos. Tak jak mamy świat cały stworzony przez Boga, jest makrokosmosem, to sanktuarium, przybytek na pustyni, świątynia Izraela jest mikrokosmosem. Jest jakby mieści w sobie symbolicznie i metafizycznie cały świat. Autor to pokazuje przez szereg takich tajemnych. Ja to nazywam czasem nawet ezoterycznym językiem autora kapłańskiego. Nie zdziwcie się. Ezoteryczny język P. Autora kapłańskiego. Dlaczego ezoteryczny? Dlatego, że właśnie to, tak jak mówię, bardzo często w ogóle nie było zauważane. W biblistyce temat był tabu. Znaczy nie tyle, że tabu, tylko w ogóle był tabula rasa trochę. Nie pomijam. Tak jakby to nie było takie oczywiste. To był pewien techniczny taki język, który zauważali tylko, można powiedzieć, ci, którzy byli związani z teologią kapłańską. Sami kapłani, ta szkoła kapłańska, ich uczniowie, oni widzieli w przybytku to coś, co niekoniecznie było. Dlaczego mówię, że to jest język ezoteryczny? Bo autor nie mówi o tym wprost. Autor nigdzie nie powie, nie poda takiego zdania, że przybytek na pustyni to jest odwzorowanie świata. I to jest odwzorowanie samego aktu stwórczego Boga. Że Bóg działa, budując przybytek, czy nakazując budowę przybytku, tak jakby stwarzał świat. Autor nigdzie tego wprost, jak ja teraz powiedziałem, nigdzie tego nie powie. Ale da tyle sugestii, które łączą ten tekst z tekstem o stworzeniu z rodzaju 1, że ale tak jak mówię, to są sugestie ukryte. To trzeba dobrze znać te teksty, dobrze znać teologię autora kapłańskiego. Oczywiście trzeba te teksty czytać w oryginale, czyli po hebrajsku, żeby widzieć pewne analogie. Ja wam podam tylko może jedną, żeby tak tylko jakikolwiek argument padł, ale tych argumentów jest dużo, no i oczywiście nie mamy na to wszystko czasu. Jeden taki argument jest taki, który jest klasyczny i bardzo, może powiedzieć, łatwo akurat przez was nawet dostrzegalny, chociaż tłumacze polscy się tu nie popisali i wam sprawę utrudnili. Mianowicie, że ta sama formuła, która w hebrajskim padnie identycznie 7 razy, tutaj jest różnie tłumaczona. Przez tłumacza raz ją tłumaczy tak, raz inaczej. Więc tłumacz widać, że też nie wyłapał tego. Mianowicie autor 7 razy dokładnie poda tą samą formułę, formuła przemowy Boga, formuła przemowy Boga. Czyli Vayomer Elohim el Moshe, czyli i powiedział Bóg do Mojżesza i wykonał Mojżesz tak, jak Bóg uczynił. Wszystko, co Bóg uczynił. Taka formuła, tak zwany command execution, czyli rozkaz wypełnienie, pojawi się w tym tekście 7 razy, czyli wyraźnie widać, że autor dzieli cały ten 13 rozdziałów, przepraszam, bo to się pojawi w pierwszej części, od 25 do 31. Wyraźnie widać, że autor dzieli nakaz budowy przybytku na jakby 7 etapów. No i to nam już powinno wyraźnie sugerować akt stworzenia świata, bo w akcie stworzenia mamy przecież 7 dni, tak? Zresztą tam też jest podział 6 plus 1 i tak dalej. Autor pokazuje, że Pan Bóg tak jakby, tak jak
stwarzał świat, pojawiają się dokładnie te same czynności, techniczne terminy i pewne obrazy. Tak samo buduje przybytek. W czwartym dniu powstaje słońce, w czwartym dniu Mojżesz wkłada menorę do przybytku. Światło. I nastała światłość. Jehi or, niech się stanie światłość, vayehi or. Stała się światłość. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo analogii mamy w akcie budowy przybytku do aktu stworzenia świata. Pan Bóg tak jakby, tak jak buduje świat, stawia granice, pewne przestrzenie, przestrzenie świętości. Człowiek jest celem Elohim. Mówiliśmy celem Elohim, czyli tak jakby celem to jest idea bycia obrazem Boga, bycia reprezentantem Boga. To jest calmu po akadyjsku, bo ten termin to jest stary termin akadyjski, on został do hebrajskiego zapożyczony, oznacza że posążek Boga w świątyni. Calmu, celem, obraz, oznacza figurkę, posążek Boga w świątyni. Tym, czym dla pogańskich świątyń było calmu, czyli, czyli martwy posąg, Pan Bóg w swojej świątyni świata też czyni swoją własną podobiznę, swój własny celem. Tylko że to nie jest jakiś posążek, bożek, figurka, rzeźba, tylko to jest żywy człowiek. Pan Bóg swój obraz nie zamyka w martwym przedmiocie i nie każe czcić tego martwego przedmiotu, tylko swój własny obraz celem zamyka w człowieku. I to człowiek, tutaj się podkreśla też rangę człowieka. Człowiek jest reprezentantem Boga na ziemi, tak jakby był reprezentantem obecności Boga w świątyni. Tu są w ogóle niesamowite rzeczy, mówię wam. To są wielkie rzeczy. Więc autor biblijny właśnie, popatrzcie, czyli czwarty moment to jest, i to też nie jest całość, ale wystarczyłoby raz podkreślić wagę przybytku, związać ją z Synajem, przybytek, co już by pokazywało, że przybytek jest czymś najważniejszym. Autor wymyśla nowe, jakieś wielkie teologie, nowe sposoby, żeby podkreślić rangę przybytku. Nie tylko, że czyni z niej wzorzec, że ona ma swój pierwowzór w niebie, co jeszcze właśnie pokazuje, że przybytek jest tak naprawdę mikrokosmosem. Jest światem w pigułce, jest światem w esencji. Pan Bóg tak jak stwarzał świat, tak samo stwarza swój przybytek. Jego przybytek, można powiedzieć, jest jakby nowym aktem kreacyjnym Boga. Albo inaczej jeszcze to można ująć, że tu się zamyka akt kreacyjny Boga. Zamyka, że jakby rozpoczyna się w Księdze Rodzaju, a tu się dopiero kończy. Dopiero kiedy Pan Bóg stawia przybytek na ziemi, Izraelici stawiają ten przybytek. I kiedy Pan Bóg zamieszka w tym przybytku, to dopiero tutaj można powiedzieć, mamy finał aktu stworzenia. Jakby finalizację stwórczego aktu Boga. Tak to prezentuje autor kapłański. Tak to prezentuje autor kapłański. I tu są niesamowite rzeczy. I teraz przejdę do pytania, które zostało zadane. Jak rozumieją dziś Żydzi obecność Boga, obecność Jahwe wśród nich, skoro nie ma świątyni? To jest bardzo dobre. I powiem wam, że to jest bardzo dobre pytanie. I powiem wam, że to pytanie najbardziej radykalnie zostało przez judaizm postawione w czasach niewoli babilońskiej. Bo kiedy my mówimy o tej wielkiej teologii świątyni i tej wielkiej teologii Bożej obecności, to nie ulega wątpliwości dla was, że najbardziej paląca to pytanie było wtedy, kiedy właśnie zabrakło świątyni, kiedy zabrakło Bożej obecności, czyli niewola babilońska, a później ewentualnie zniszczenie świątyni, tej zwanej drugiej świątyni w roku 70 po Chrystusie przez Tytusa, po czasach już Jezusa, nie? Zniszczenie świątyni. Więc to było palące pytanie wtedy. I trzeba powiedzieć, że niewola babilońska jest takim rdzeniem, kolebką, kiedy rodzi się w teologii biblijnej nowa koncepcja, nowa idea. I ta idea będzie w Izraelu, mam pytanie o judaizm, więc, czy jak dzisiaj Żydzi, czyli rozumiem judaizm, a chociaż judaizm jest wielobarwny i ciężko mi odpowiadać w ogóle na pytanie, co mówi judaizm na jakiś temat, bo judaizm to jest tak samo przynajmniej barwny jak chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo mamy wschodnie, zachodnie, protestantyzm, katolicyzm, luteranizm, prawda, adwentystów, mamy chrześcijaństwo bardzo bogate, jeżeli chodzi o różne denominacje. Podobnie judaizm jest bardzo podzielony na różne denominacje i różne sposoby ujęcia pewnych prawd. Ale tu mogę odpowiedzieć tak biblijnie, bo ta idea, odpowiedź na to pytanie już była paląca w czasach biblijnych. I ta odpowiedź się zaczęła i ona będzie bardzo wyraźna po niewoli babilońskiej właśnie. Otóż odpowiedź na palące pytanie, jak zrozumieć Bożą obecność, tą świętą obecność, kiedy nie ma świątyni, to trzeba właśnie widzieć, to stał się pewien proces przemyślenia. W niewoli babilońskiej jest wyraźne przeniesienie aspektu ciężkości z obecności Boga w Izraelu poprzez instytucję świątyni na tę samą obecność Boga w Izraelu, ale poprzez instytucję prawa, poprzez instytucję rodzącej się Tory.
To jest odpowiedź takie, to jest skrócona, oczywiście uproszczona, ale istotna, istotna odpowiedź na Pani pytanie. Jak dzisiaj Żydzi rozumieją obecność Boga? Ta obecność Boga jest w Torze. To dlatego judaizm, można powiedzieć, jest całym sercem skupiony na prawie, na Torze, na rozważaniu prawa, na przestrzeganiu prawa, na różnych kwestiach związanych z prawem, na medytacji tego prawa. Przecież my dzisiaj z punktu widzenia chrześcijańskiego, prawda, my judaizm rozpatrujemy jako religię właśnie skupioną na prawie. Oczywiście to jest uproszczenie i to jest często czasem krzywdzące dla judaizmu, bo my często patrzymy przez pryzmat, mówimy o taki faryzeizm, nie? Że prawda, tylko skupienie się na prawie, na takich zewnętrznych elementach, a nie na duchowości, nie na wnętrzu. To jest spojrzenie krzywdzące, gdybyśmy tak postrzegali. Mam nadzieję, że tak nie postrzegamy judaizmu. W każdym razie na pewno widzimy, że judaizm jest bardzo skupiony na Torze i rozumie Torę jako właśnie to objawienie Boga, jako Tora, jako to jest, jako pewna droga, którą Pan Bóg daje Izraelowi. Tak? I właśnie początek tego procesu, jakby można powiedzieć, reorganizacji teologii Izraela, właśnie ten jachwizm, który przechodzi w judaizm, który staje się judaizmem właśnie biblijnym po niewoli babilońskiej, to jednym z właśnie fundamentów rodzącej się nowej religii po niewoli babilońskiej, rodzącej się religii judaizmu biblijnego, jest właśnie fundament polegający na tym, że powstająca Tora, to ona stanie się symbolem obecności Boga w Izraelu. I tego wszystkiego, co wcześniej gwarantowała świątynia, tak? Czyli tym wcześniej, tym wszystkim, co wcześniej było gwarantowane poprzez instytucję świątyni, zostaje to przenieść, ta siła, ten ciężar gatunkowy zostaje przeniesiony, to jest oczywiście proces, to się dzieje stopniowo, ale zostaje przeniesiona na prawo, tak? I dlatego to, i my lepiej tu rozumiemy, dlaczego Izrael tak bardzo skupił się na Torze, tak bardzo skupił się na prawie, tak bardzo ją pieczołowicie studiuje, rozważa, medytuje, przestrzega, rozbudowuje, tak zwane, prawda, robi ogrodzenie Tory, Siekha Tora, czyli to jakby nawet powiększa te prawa, ilość tych praw w Talmudzie, w Misznie, w Gemarze, później w Talmudzie, w rozważaniach rabinów, Rashiego, Maimonidesa, mamy kolejne rozstrzygnięcia prawne. One mają jakby za zadanie ogrodzenie Tory, żeby czasem właśnie przykazanie Tory nie było złamane. Żeby nawet więcej przestrzegać, niż jest nakazane w Torze, żeby to zachować, czy obronić, ochronić to prawo Tory. To dlatego judaizm tak bardzo się na tym skupia, właśnie, że te wielkie idee teologiczne, o których teraz mówimy, czy przynajmniej niektóre z nich dotykamy, to one z instytucji świątyni zostają przeniesione na instytucje prawa, instytucje księgi. Izrael staje się religią z religii świątyni, Izrael poniewoli staje się religią księgi. To jest wyraźne przejście. To jest bardzo wyraźna idea. Tak, Pani Tereso? Ja mam jeszcze pytanie. Dlaczego Żydzi pod ścianą płaczu się gromadzą, czy płaczą pod ścianą płaczu? Oni płaczą za tą świątynią i za tym bogactwem, czy oni płaczą właśnie za tą obecnością Boga? O co chodzi w tym gromadzeniu się pod tą ścianą płaczu? Bardzo dobre, dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście, rzeczywiście to jest piękna idea i to jest, no oczywiście, że płaczą za świątynią. Oczywiście, że Izrael płacze za świątynią. No jakby tylko, że dzisiaj na przykład różne są idee, ja nie chcę wchodzić, bo ja też ani ja nie jestem, prawda, Żydem i jakby to pewnie pytanie do Żydów, ale ani ja też nie reprezentuję, ani też nie jestem specjalistą, ale widać, są różne idee, na przykład jest Third Temple Institute, Instytut Trzeciej Świątyni, próba jakby powrotu do świątyni, ale generalnie judaizm uważa, że Mesjasz, to Mesjasz odbudowuje świątynię, przyjdzie, zwłaszcza judaizm hasycki, tak, hasydzi, czy tak zwani ortodoksi, dla nich to Mesjasz przyniesie świątynię, Mesjasz, który dopiero przyjdzie, chrześcijanie uważali, że Mesjasz już przyszedł, judaizm uważa, że Mesjasz, prawda, hasydzi uważają, że Mesjasz dopiero przyjdzie i to będzie to ostateczne przyjście. To drugie, to co chrześcijanie uważają za drugie przyjście, paruzję, judaizm uważa, że Mesjasz dopiero przyjdzie i że to on odbuduje, że to nie człowiek, nie ludzie, że to Bóg odbuduje, sam Bóg odbuduje swoją świątynię. I oczywiście Żydzi za nią płaczą, no bo to jest wielka teologia, to jest wielka historia Izraela, to jest wielka przeszłość. Oczywiście dzisiaj nie ma szansu, judaizm Izrael, i Żydzi sobie zdają z tego sprawę, że dzisiaj nie ma szansu do powrotu do świątyni, nie ma szansy do powrotu do kultu, taki jak był w Starym Testamencie. No ale jest ten płacz, ten właśnie, ale dobrze Pani to ujęła nawet w pytaniu, że to jest bardziej płacz nie tyle za samą instytucją, to jest bardziej płacz za obecnością Boga. Właśnie tutaj to wspomnienie o świątyni, chociażby święta Tisza B'Av, czyli święto właśnie, które takie smutne, które kultywuje zburzenie świątyni, właśnie mówi o tym, o takim smutnym momencie, to jest taki okres pokuty w Izraelu, takiego właśnie, takiego refleksji, medytacji, nad zburzeniem świątyni,
To jest święto, które, można powiedzieć, wyraża między innymi właśnie tą tęsknotę za Bożą obecnością, nie? Bo świątynia była jej gwarantem. W czasach biblijnych, właśnie ta teologia tutaj jest między innymi zawarta, świątynia stała się jakby nową obietnicą Boga, tego jestem, który jestem, tego imienia Bożego, że ja jestem z wami. Pamiętacie, tłumaczyliśmy imię Boga jako jestem, który działam, jestem, który jestem obecny przy was, jestem obecny z wami. To świątynia jest realizacją tej Bożej obietnicy, nie? I właśnie dlatego, i podsumowując ten temat, bo tak jak mówię, widzicie, moglibyśmy tutaj godzinami mówić. Słuchajcie, ja w ogóle tego tematu jeszcze nie zacząłem, tak mówiąc szczerze. Albo może inaczej, zacząłem dopiero ten temat. Jak ja bym chciał się tutaj rozwinąć i na przykład opowiedzieć wam o Arce Przymierza, o ołtarzu całopalnym, jakie wielkie idee teologiczne się za tym kryją, jaka wielka idea teologiczna kryje się za menorą. Przecież menora do dzisiaj stanowi godło państwa Izrael, a jest wielkim symbolem. Jest niesamowitym biblijnym symbolem. Jaki symbol niesie stół chlebów pokładnych, kać, obmycia rytualne. Być może, że na przykład jak przejdziemy do Księgi Kapłańskiej, widzę, że dzisiaj tego już nie zrobimy, ale zrobimy to na spokojnie za tydzień, to być może nawiążę do tych instytucji. Bo Księga Kapłańska będzie skupiona na prawie, na kulcie właśnie. Przepraszam, nawet nie na prawie, tylko na kulcie. Więc może jeszcze gdzieś mi się uda nawiązać do pewnych teologii przybytku. Ale zdajecie sobie sprawę, że tu się dopiero rozpoczyna rozważanie na temat tego, czym jest przybytek. Bo przecież przybytek to nie jest tylko sama budowla. Przybytek to jest cała masa różnych elementów, z których każdy niesie ładunek przesłania teologicznego. Właśnie Arka Przymierza. No potężny ładunek przesłania teologicznego. Czym jest Arka Przymierza? Później właśnie czym jest ołtarz kadzenia, w ogóle ofiara kadzielna. Jaką funkcję pełniła w Izraelu ofiara kadzielna. Później czym jest właśnie menora? Światło w świątyni, świecznik, symbol drzewa, drzewa rajskiego, drzewa raju między innymi, symbol migdałowca, bo przecież menora była ozdobiona w Biblii, jest wyraźnie powiedziane. To, co ja mówię, to wyraźnie dotyczy nie tylko przybytku, ale przecież to, jeszcze powtarzam to, co mówiłem wcześniej. Ta teologia wielka dotyczy nie tylko Księgi Wyjścia i Pięcioksięgu. To, co ja teraz mówię, to dotyczy całej historii biblijnego Izraela, bo to jest cały kult świątyni. Pierwsza świątynia, tak zwana, prawda, mamy czasy pierwszej świątyni, czyli od 10 mniej więcej do 6 wieku, przed niewolą babilońską. To są czasy pierwszej świątyni. No i mamy oczywiście drugą świątynię. Po niewoli w 515 roku zostaje odbudowana świątynia jerozolimska. Co prawda skromnie, bo skromnie, ale jednak odbudowana. Kult odnowiony. I ta druga świątynia zostaje dopiero zburzona po Jezusie, po czasach Jezusa, czyli w 70 roku naszej ery przez Tytusa, jako wynik powstania żydowskiego przeciwko Rzymowi. Tak? Świątynia zostaje zburzona przez Rzymian. I to jest tak zwane czasy drugiej świątyni. To można powiedzieć, że cały okres biblijny, tak Stary, jak i Nowy Testament, to jest kult świątynny. I te wszystkie te idee, właśnie dlatego może będę chciał przynajmniej troszeczkę nawiązać do tych wielkich tematów, bo one się też w Księdze Kapłańskiej pojawią. Dlatego, że to, co ja powiem już nie dzisiaj, ale pewnie za tydzień, to właśnie jakby będzie nie tylko jakby sercem teologii Pięcioksięgu, ale będzie sercem w ogóle religii biblijnej, w ogóle teologii biblijnej, tak dla Starego, jak i Nowego Testamentu. Więc do tych rzeczy jeszcze na pewno wrócimy. Ale jak widzicie, obraz świątyni, który tutaj mamy przedstawiony tak monumentalnie w Księdze Wyjścia, no jest ważnym obrazem, jest ważnym obrazem. Ta Boża obecność przede wszystkim, nie? To pieczołowite, można powiedzieć, takie staranie się autora o właśnie ten szczegółowy opis, to wszystko jest napełnione symboliką. Jest jeszcze inny sposób lektury chrześcijańskiej tych tekstów, ale ja tego w ogóle nie podejmuję i w ogóle nie, też nie idę tym torem. Mianowicie często wśród protestantów jest taka idea, żeby interpretować przybytek jako w ogóle zapowiedź Chrystusa, figurę Chrystusa, że przybytek jest figurą Chrystusa, że na przykład purpura, która pojawia się w przybytku jako barwnik czerwony, jest symbolem krwi Chrystusa i że każdy element sprzętu świątynnego symbolizuje jakiś element życia Pana Jezusa. Ale to arka tak samo, przepraszam, no, znaczy przez protestantów raczej nie jest tak traktowana, ale też na przykład jest traktowana jako figura Maryi. Figura Maryi przez nas, przez nas figura Maryi. Więc to jest, tylko że to już jest, ja tutaj na tych wykładach bardziej skupiam się na tak zwanej egzegezie krytyczno-literackiej, czyli takiej historyczno-literackiej, egzegeza historyczno-krytyczna, czyli taka, która bazuje na źródłach, na dokumentach,
na badaniach archeologicznych, historycznych, literackich, na badaniach starożytnego Bliskiego Wschodu, na Zitzim Leiben, kontekście i tak dalej. Natomiast to, co teraz dotknąłem tematu i pan Michał też o tym wspomniał, to jest tak zwana lektura typologiczna. To jest inny rodzaj w ogóle czytania Pisma Świętego, typologia. Tak? Czyli my czytamy wtedy Stary Testament, to już jest jakby taka, to jest lektura, jakby ta pierwsza część, o której powiedziałem, ta lektura historyczno-krytyczna, ona jest bardziej zobiektywizowana, to znaczy ona rzeczywiście opiera się na badaniach, na źródłach i na tym, co autor biblijny rzeczywiście chciał wyrazić albo co znał i co. I taka jest definicja katolicka. Ja dlatego przy tej definicji jestem, bo definicja katolicka natchnienia, że natchnione w Biblii jest to, co chciał wyrazić autor natchniony. I my to badamy, tak? I my to badamy, próbujemy to zrozumieć. Co chciał wyrazić autor? To jest jakby, tego szukamy. W ogóle w każdym tekście, tak? Tego szukamy, a w tekście biblijnym też. Ale jest właśnie inny rodzaj lektury, który już bazuje na przykład na tym, że to Duch Święty jest autorem Pisma Świętego i nas wtedy mnie interesuje, co sobie tam myślał autor, nas interesuje, co jest w ogóle w tym tekście zamknięte jako takim. I na przykład właśnie tu się otwiera całe pole tak zwanej lektury figuratywnej, czy lektury typologicznej. I wtedy na przykład czytamy o przybytku i właśnie mówię, że gdzieniegdzie w niektórych kręgach taka lektura jest rozpowszechniona, że czytamy ten tekst o przybytku tak, jakby to była po prostu zapowiedź dzieła Chrystusa, zbawczego dzieła Jezusa, nie? Czyli, że na przykład, że każdy element przybytku jest jakimś elementem z życia Pana Jezusa, czy z jego okresu męki, czy jakiegoś doświadczenia duchowego Jezusa. Oczywiście jakby to jest już lektura, która jest, można powiedzieć, drugim poziomem, tak? My jesteśmy cały czas na poziomie pierwszym, czyli jednak próbujemy odkryć, co mówi sam tekst i co chciał zawrzeć w tym tekście jego autor, prawda? Natomiast lektura typologiczna, ona już jakby odrywa się od autora, bo autor nawet nie mógł mieć pojęcia o tym, prawda, o tym. Natomiast jeżeli zakładamy, że tekst jest, prawda, natchniony przez Ducha Świętego, no to próbujemy odkrywać nim inne warstwy, nie? No i właśnie, że na przykład Arka Przymierza jest symbolem Maryi, jest figurą Maryi. Że na przykład właśnie Chrystus, że tak jak przybytek, przebłagalnia, tak? Bo tam się pojawi temat przebłagalni na Arce. No może jeszcze jednak wrócę do tych tematów za tydzień, bo jednak to są tak ważne tematy. Chociażby powiem wam jedną rzecz. My nie zrozumiemy w ogóle, już kończę, bo już nam się czas kończy, ale nie zrozumiemy w ogóle listu do Hebrajczyków, już nie mówię o Ewangeliach, ale na przykład listu do Hebrajczyków, jeżeli nie rozważymy sobie tego, co tutaj jest w Księdze Wyjścia i co jest w następnej Księdze Kapłańskiej. Jakby nie zrozumiemy, bo właśnie te idee, które są na przykład list do Hebrajczyków, to jest jedna wielka, to jest cały list do Hebrajczyków z Nowego Testamentu, jest jedną wielką reinterpretacją tego, co się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o kult, przybytek i święto Jom Kippur, czyli ofiarę Chrystusa i tak dalej, nie? Więc to są ważne tematy. Dobrze, słuchajcie, na dzisiaj tyle. Do tego tematu jeszcze mimo wszystko delikatnie wrócę za tydzień. Mam nadzieję, że to było jakoś zrozumiałe, bo te tematy są dosyć trudne. Ja troszkę chaotycznie czasem mówię, ale mam nadzieję, że to było jakoś mimo wszystko troszeczkę dla was przynajmniej zrozumiałe. Dobrze, spotykamy się za tydzień i omówimy sobie dalszą część, jakby te elementy teologiczne, no i przejdziemy do Księgi Kapłańskiej. Dziękujemy. No fajnie, dobrze, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do widzenia, dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia.